Słuchajcie, dążymy do tego, żeby wszystkie jednostki na terenie powiatu osiągnęły pewien standard wyposażenia w różnych dziedzinach ratownictwa. To jest jedna z tych jednostek, która no, praktycznie spełnia się we wszystkich rodzajach ratownictwa, od działań gaśniczych poprzez działania ratownicze na drogach, poprzez działania medyczne, poprzez ratownictwo wodne i tak dalej. I chcemy, żeby ten standard osiągnięty był na terenie całego powiatu taki sam. Wysoki, ale wszędzie taki sam. Stąd przez kolejne lata ze środków, które przeznacza na ten cel minister spraw wewnętrznych i administracji, staramy się doposażać w tych kolejnych rodzajach ratownictw. I w tym roku na kwotę 10,5 tysiąca jednostka zakupuje sprzęt. Otrzymuję akurat taki zestaw dzisiaj. To są te rzeczy brakujące do tej pory. Myślę, że za rok będą następne zakupy do jakby osiągnięcia kolejnego poziomu. Można powiedzieć, że to są takie rzeczy, których jednostka do tej pory nie miała, które trzeba uzupełnić ten standard, który do tej pory na samochodach, na pojazdach był. Z zakresu ratownictwa technicznego szczególnie, czyli mamy tutaj ręczną wyciągarkę, mamy zestaw pasów. Są również rzeczy do działań gaśniczych, prądownica, zasysacz do zasysania środka pionotwórczego, cały zestaw szekli, powiedzmy. Jest megafon bardzo przydatny podczas prowadzenia akcji, wtedy kiedy trzeba albo zapanować nad tłumem, albo przekazać informacje do dużej ilości osób od razu. No i kilka jeszcze, powiedzmy, drobiazgów, które na uzupełnienie są. Bardzo ważna rzecz to ubranie. To jest ubranie do działań w warunkach wodnych, na lodzie. Jednostka uzupełnia ten stan, który już częściowo ma. To jest kolejne ubranie, które zostało zakupione w tym celu. Chyba jeszcze będzie nam brakowało dwóch. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, to przy kolejnym zakupie uzupełnimy do pełnego poziomu. Także bardzo, bardzo jest nam przyjemnie. Tak żeby dopowiedzieć, to jest te 10,5 tysiąca, które ze środków MSW, ale tu nie wolno zapominać o tym, że całą masę pieniędzy, czy cały... ...określić bardzo dobrą współpracę z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, bo od kilku lat wzajemnie się wspieramy w naszych działaniach. Przede wszystkim jest dobra wymiana informacji, dobry kierunek działania, jaki wyznacza Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Oprócz tego, że utrzymujemy i ponosimy koszty utrzymania naszych ochotników tutaj w Lubawie, to również staramy się wspierać przedsięwzięcia różnego rodzaju prowadzone przez Państwową Straż Pożarną. A ta współpraca między innymi pokazuje, że Komenda Powiatowa potrafi nam się odwdzięczyć, stara się nam doradzać i uzupełniać również brakujący nam sprzęt, za co serdecznie Panie Komendancie dziękuję. Bo tak naprawdę to celem nie jest, żebyśmy my się dobrze czuli z tym, tylko ci ludzie, którzy czekają na naszą pomoc. Dokładnie, tak naprawdę, bo to oni nie pytają o to, czy to jest samorządowe, czy państwowe, oni chcą mieć po prostu szybko pomoc i to staramy się dzisiaj między innymi załatwić. Mam nadzieję, że tak będzie również w przyszłości.